Niektórzy powiadają, a wiesz, to drobiazg, nie przejmuj się tym, jakoś to będzie. I potem okazuje się, że ten drobiazg urasta do bardzo poważnego problemu. Czasami obrazuje to w ten sposób, że nasze problemy, kłopoty podobne są do kuli śniegowej. Na początku malutka kulka śniegowa mieszcząca się w dłoni, i potem ją toczymy, 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 toczymy. Ona jest coraz większa i nawet nie pamiętamy. Co było na początku? Pokój, dobro, witam was bardzo serdecznie. Tak dzisiaj o drobiazgach, o tym, że trzeba troszczyć się o drobiazgi, bo jeżeli się o nie nie zatroszczymy, jeżeli nie rozwiążemy odpowiednio szybko problemów, nawet tych najmniejszych, jeżeli ich nie wyjaśnimy, to one mogą rzeczywiście urosnąć do gigantycznych rozmiarów. Bardzo mi się podoba takie powiedzenie, które mówi, że człowiek nie potyka się o góry. Ale o kretowiska. Nie? Zobaczcie, jak widzimy górę, widzimy duży problem, łatwo nam tę górę ominąć. Czasami jest ją bardzo trudno pokonać, ale wysiłek trzeba włożyć. Czy chcemy ją obejść, czy chcemy ją pokonać, musimy włożyć duży wysiłek. Natomiast kretowiska, bardzo często przez nas bagatelizowane, idziemy sobie, nie zauważamy i się potykamy, i leżymy. Kiedyś rozmawiałem z pewną siostrą zakonną. Ona była przełożoną w klasztorze klauzurowym, zamkniętym. Wiecie, jak siostry w klasztorach klauzurowych mieszkają. Tylko jedna siostra jest delegowana do tego, żeby wychodzić na zewnątrz, do kontaktu. Pozostałe siostry są na miejscu. Oczywiście mają, mają swoją pracę, mają, mają swoje zajęcia, mają też ogród, przestrzeń, żeby mogły, mogły wychodzić, bo to trzeba normalnie funkcjonować. No i pamiętam, ktoś zadał jej pytanie, proszę siostry, a jak wy sobie radzicie w klasztorze z problemami? No bo wiadomo, sióstr kilka jest, konflikty zawsze powstają, no bo, no bo nie ma domku bez ułamku. I wtedy ta siostra odpowiedziała bardzo ciekawą, bardzo ciekawą myśl, bardzo ciekawie odpowiedziała. Mianowicie, mówi tak, nas nie stać na to, żeby powstawały problemy. I potem rozwinęła oczywiście tę myśl, powiedziała, że, że starają, się, starają się jak najszybciej rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Starają się nie dopuścić do tego, żeby, żeby te nieporozumienia, które powstają, żeby one, one się, że tak powiem, pomnażały, żeby, żeby rozrastały się. Nie? Bo to, to, że powstają nieporozumienia, czasami jakieś spory, niezgodności, to jest oczywista rzecz. No tak w naszym życiu jest. Ważne, żeby to umieć jak najszybciej rozwiązać. I słuchajcie, to jest też gwarancja dobrych, właściwych relacji między ludźmi, a zobrazuje to pewną historią z życia małżeństwa, a zostało to opisane w książce Wieczór z Panem Bogiem. Posłuchajcie, proszę. Pewien mężczyzna powiedział kiedyś do swojej nowo poślubionej żony: Kochanie, uważam, że nasze małżeństwo będzie funkcjonowało lepiej jeśli ty zajmiesz się wszystkimi drobiazgami, a mnie pozostawisz odpowiedzialność za rzeczy wielkie. Żona przystała na to i tak upłynęło im życie. W czasie uroczystości z okazji pięćdziesięciolecia ich małżeńskiego pożycia zapytano ich o sekret udanego związku. Mąż przypomniał układ, który zawarli jako nowożeńcy. Żona dodała z uśmiechem, a ja odkryłam... Że jeśli zajmowałam się drobiazgami, to nie pojawiały się żadne wielkie rzeczy, które sprawiałyby nam problemy. Układanie życiowych drobiazgów, codziennych decyzji, rozwiązywanie problemów i sporów wymagających rozstrzygnięcia może być postrzegane jako ciężar, a może też być odbierane jako przecieranie ścieżek wiodących ku pokojowi i twórczości. Wymaga to tyle zachodu, co usuwanie z drogi drobnych kamyków i układanie w ich w taki sposób, aby ta droga była wygodniejsza. Wszystko zależy od punktu widzenia. Modlitwa Marii Stuart odzwierciedla pragnienia skupienia się na sprawach ważkich bez zbytniej koncentracji na sprawach mało znaczących. Zachowaj mnie Boże od wszelkiej małości. Pozwól mi być wielką w myślach, słowach i uczynkach. Pozwól mi zaniechać szukania samej siebie i działania z poczuciem winy. Pomóż mi odłożyć na bok wszelkie pozory, aby mogła spotykać swych bliźnich twarzą w twarz, bez litowania się nad sobą i bez uprzedzeń. Obym nigdy nie sądziła zbyt pochopnie, ale zawsze zachowywała łaskawość dla wszystkich i we wszystkim. Sprawbym udoskonaliła się w cichości, spokoju i łagodności. Daj mi tę łaskę, abym zrozumiała, iż to tylko ironia losu stwarza różnice, że wobec spraw wyższych wszyscy jesteśmy równi. I Panie Boże, pozwól mi nie zapominać o tym, że mam być dobrym człowiekiem. Jeśli dajemy sobie radę z drobiazgami, Możemy przejść do rzeczy wielkich. Przychodzą mi na myśl słowa Ewangelii. Rzekł mu Pan, dobrze Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Być wiernym w rzeczach niewielu. Być wiernym w rzeczach prostych, łatwych, oczywistych, codziennych, to jest wielka sprawa. To jest wielka sprawa i myślę, że tak, tak jak w tym małżeństwie, zresztą podobnie tak jak w tej wspólnocie zakonnej, o której wspominałem, myślę, że tak w naszych relacjach również, jeżeli troszczymy się o, o to, co, co dzieje się dzisiaj, o to troszczy, jeżeli troszczymy się o to, żeby sprawy były rozwiązane dzisiaj, by nie, nie odkładać, by, by nie kumulować, myślę, że to życie, to życie jest wtedy łatwiejsze. W Piśmie Świętym to kto, kto się z nami modli na komplecie, to słyszy raz w tygodniu te słowa: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. No właśnie. Będą różnego rodzaju nieporozumienia, będą niejasności, będą różnice, będą i konflikty, ale ważne jest, żeby umieć je od razu rozwiązywać, żeby one nie urastały do nie wiadomo jakich rozmiarów, bo potem. No potem nawet nie pamiętamy niekiedy, co było na początku. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, czasami bardzo trudne, bardzo, bardzo dramatyczne. Pamiętam to ksiądz, ksiądz Marek Dziewiecki w takim cyklu kateches na temat komunikacji. Mówi, że czasami trzeba zostawić sprawę nierozwiązaną. Czasami dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi. Czasami dzisiaj nie wskażemy, kto jest odpowiedzialny za to wydarzenie. Czasami trzeba poczekać również na to, aby opadły nam emocje. Jeżeli jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważny problem, jesteśmy rozemocjonowani, to czasami trzeba tę sprawę odłożyć na później. Pewne rzeczy się wyjaśnią, zdobędziemy wiedzę na, na temat pewnych wydarzeń, postaramy się je zrozumieć, wtedy można dojść do porozumienia. Czasami tak jest, czasami tak jest. Ja mówię o tych zwykłych, małych drobiazgach, prawda? O tych zwykłych, małych drobiazgach i te sprawy codzienne warto rozwiązywać od razu. Nie odkładać ich, ale też tak jak powiedziałem, nie bagatelizować. Nawet czasami za zwykłą, małą, drobną sprawę. Jeżeli trzeba, to trzeba powiedzieć, przepraszam. Przepraszam Ci kochanie, że tak czy tak zrobiłem. Przepraszam Ci kochanie, że tak czy tak powiedziałem. Przepraszam Cię, nie powinien był się tak zachować. No przepraszam. To słowo nic nie kosztuje, to słowo nic nie kosztuje, a może naprawdę, naprawdę wiele zdziałać i może, może to nasze życie upiększyć, o, że tak powiem, nie? Nasze słowo będzie upiększone przez słowo. Przepraszam, tak jak się choinki na święta ubiera, nie? Też macie choinki piękne i zobaczcie, że zamiast tych, tych bombek, tych światełek, które macie, tam by przy, przywieźć takie, takie karteczki ze słowami. Przepraszam, dziękuję, proszę, wybacz i tak, dalej, i tak dalej. Te piękne słowa, których, których używamy czasami za rzadko, czasami za rzadko. Wszystkiego dobrego, spokojnej, dobrej nocy. Niech to Wasze życie będzie upiększane przez słowa i czyny płynące z miłości, nawet jeżeli chodzi o drobiazgi.